Państwu, witam Cię, Plutko. Chciałbym, żebyśmy sobie zagrali takie proste akordy. Myślę, że jeszcze prawdopodobnie miks będzie do doładowania, więc będziecie mogli sobie pograć. Więc słuchajcie, to jest w G takie leciutkie granie, bardzo proste. Więc G jest, to też jest G, bardzo takie, wiecie, szkolne, ale ja proponuję w ten sposób: czwarty palec na trzecim pierwszej, powyżej palec trzeci, przepraszam, oczywiście zawsze mieszam. Czwarty palec na trzecim pierwszej, nad nim na trzecim progu drugiej palec trzeci. Drugi palec wędruje na próg trzeci struny ostatniej. Pierwszy jest tutaj, na drugim progu struny piątej. To jest nasze G. Tu jest bas, wszystkie struny grają, prawda? Dlaczego te palce tu są dla mnie ważne i te na dole? Bo potem te dwa palce przestawiam o strunę niżej. Mamy C9. Prawda? Czyli słuchajcie, dlaczego tak? Ja bardzo, bardzo sugerowałbym granie tego G właśnie, a nie tego, prawda? Wiecie, to jest bardziej takie, to jest takie bardziej proże, tak powiem. Słuchajcie, żeby daleko nie szukać, nasz ten polski dżem, prawda? Oni grają to G. Prawda? I on nie gra tego, bo mu nie będzie brzmiało tu na dole. On musi mieć tu dwa palce, więc zagrajmy te G takie dżemowe, prawda? I potem przestawmy palce. W tej chwili te dwa akordy są takie same jak Whisky, prawda? A tak a propos, słuchajcie, ja mam gdzieś wideo oczywiście, dawno, dawno zrobione, gdzie gram całe nagranie, bo wszyscy grają, wiecie, Everybody is Happy. Tam wszystkie te części ja zrobiłem, możecie sobie gdzieś tam znaleźć, ja niestety nie potrafię już chyba tego. Więc gramy dwa dżemowe akordy z Whisky, ale gramy spokojnie. Prawda? Ja przestawiamy dwa palce niżej, czyli struna piąta i struna czwarta. Okay? Potem dwa palce nam są potrzebne też i pięć strun bez szóstej struny. Pierwszy paluszek idzie na pierwszy próg struny drugiej, a drugi palec na drugi próg struny czwartej. Uderzamy kostką w dół od piątej struny w dół. Prawda? To jest nasze mol 7a. Potem słuchajcie, ja bym proponował zostawić ten palec tutaj, pierwszy gdzie jest, i ustawić dwa palce te na strunie pierwszej drugi próg i na strunie trzeciej drugi próg. To jest nasza D z siódemką. Reasumując, jak zbierzemy to wszystko, mamy. Bardzo przyjemna harmonia swoją drogą, dlatego właśnie zdecydowałem się, żeby usiąść przed kamerą i powiedzieć dwa słowa. I słuchajcie, jak słyszycie, ja tutaj kostką gram, zaraz zerkniemy sobie na prawą. Więc ja uderzam bas, czyli ja kostką tu zaczepiam to, co mam pod tym palcem. Potem przestawiam palce i uderzam strunę poniżej. Możemy tak tu sobie zrobić. Ja tego nie grałem nawet, widzicie. Jak jesteście w C i kostką po piątej strunie, trzeci, drugi do pustej, uderzamy pustą. I tu jest nasze dwa palce przychodzą z molem 7. Czyli to jest, zagramy z tym przejściem sobie basowym. No przepraszam, znowu kogoś łobuzeria. Przepraszam za te hałasy. Tak się dzieje. I dopiero akord. Czyli jak byłem w tym C i zrobiłem. Trzeci, drugi, pusta. Uderzyłem akord. I już potem, no, tak jak mi wyjdzie, gram. Ten palec zostawiam tutaj i te dwa, prawda, tak jak mówiłem.
teraz tak, ja tam tak nie mogłem się oprzeć, troszeczkę sobie zagrałem. Słuchajcie, więc tam gram. Mówię o tym liku, o tym solo, powiedzmy, więc. No słuchajcie, to jest durowa tonacja, prawda? Więc ja grałem przez H, bo tu mam G-dur, więc w G-dur jest dźwięk H, prawda? Gdybyśmy mieli bolowo, bym musiał iść do C. Więc tam mój smaczek w tym akordzie jest tu C. I potem gram trzeci, piąty, druga, trzecia, czyli po durowej pentatonice. Tu jest smaczek między trzecim a czwartym, gdybyście chcieli sobie prawda. I tu słuchajcie, ja na akustycznej jestem, normalnie na elektrycznej, to jest fajnie podciągnąć to A do H, ale prawda, coś takiego, ale na akustycznej to się nie sprawdza, więc ja grałem normalnie glis do H. Prawda, więc ograłem tu pierwszą, drugą na piątym, pierwszą, drugą na trzecim. Mój smaczek durowy jest między trzecim a czwartym na strunie G. Zwróćcie uwagę. To gram po durowemu. Teraz jest po molowemu, jak pójdę do C, ale ja grałem, bo tu mamy G-dur, więc. I słuchajcie, możecie tu podciągnąć. Prawda, ale to jest, na akustycznej jest ciężko, ja mam grube struny pewnie, jest, więc ja sobie gram tu, żeby podciągnąć, wiecie o co chodzi, prawda, cały step, więc ja idę do tego H i ograłem. I słuchajcie, czasami, ja co, na koniec frazy, czasami wiecie, tu grasz, i potem taki cień zostawiasz, to bardzo ładnie. To słychać tam, pewnie usłyszycie w tym intro. Więc miałbym takie uwagi co do tej zagryweczki ludowej w środku, w durowym stylu. Popatrzmy sobie na... Więc słuchajcie, bas. Czy jeden bas, czy dwa. Słuchajcie, przepraszam, ja przesunę mikrofon, bo źle się słyszę i wy też. Słuchajcie, tu nie trzeba robić washing machine, nie trzeba robić pralki. Zwróćcie uwagę. Nic nie gram. Pod koniec frazy możemy sobie... Tak, i też jest ślicznie. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu też jest muzyka. Pauzy i cisza też są muzyką. Nie trzeba tego, wiecie, bo zaraz zacznę ten, zademonstruję, nie chcę tego robić. Te łupy, co pójdę w washing machine. Prawda, czy jakoś... No słuchajcie, to są ogniskowe klimaty. Ja nie jestem zwolennikiem takich rzeczy, więc... Troszeczkę feelingu. Dobra. Więc generalnie ja bym proponował w ten sposób. Bas dość taki silniejszy i uderzyć z góry. Dotknąć bas i troszeczkę podotykać jak miotełką. Słuchajcie, mi się wydaje, że ważną rzeczą jest akcent. Ostatnio było takie wideo też z ciężkim akcentem. Więc pamiętajmy o tym, że musimy sobie przeakcentować coś. Wtedy to zaczyna ciągnąć. Jeżeli cały czas jest to takie monotonne, to się robi, wiecie, takie zamulone i nieprzejrzyste wręcz. Dobra.
co ja będę robił? Tu czwartym sobie dostawiam. A słuchajcie, myślę, że to takie małe uwagi. Myślę, że to wszystko. Dziękuję ślicznie, wiecie. Tyle bym miał na dzisiaj. A słuchajcie, na następną lekcję chyba przyszykujcie swoje elektryczne narzędzia, dość rzężące. Zagramy troszeczkę na rockową nutę. Swoje te distorszyny przygotujcie, więc zagramy sobie coś rockowego, tak mi się wydaje, jeśli nic się nie zmieni. Dziękuję ślicznie wszystkim subscribers. Pozdrawiam cieplutko wszystkich. Zebach był tutaj. Take care, guys. Bye, bye. See you soon.